Siemanko, mam dla Was kolejny haul zakupowy, już drugi na moim kanale. Ten będzie chyba troszeczkę większy niż ten z Kropa. Przychodzę do Was z zamówieniem z Kate Shopu, dawno już tam nie zamawiałam, a jakby to powiedzieć, moja mama zaczęła mi narzekać, że brakuje jej fajnych t-shirtów. Te zeszłoroczne i jeszcze wstecz, co są, trochę już się jej poniszczyły, przydałoby się coś nowego. No więc idąc w podobnym tokiem myślenia co z Kropem, tutaj też zamówiłam dla mojej mamy t-shirty, ale również nie zapomniałam o sobie. I tutaj to zamówienie kosztowało około chyba 200 zł, o ile dobrze pamiętam, ale też zapiszę Wam w tytule filmu pewnie. Będziecie mieć całą kwotę zamówienia. Jedynym minusem tej paczki z Kate Shopu jest to, że każda z tych rzeczy jest zapakowana w osobny woreczek foliowy, ale tutaj mam fakturę, więc tu Wam mogę powiedzieć od razu, ile zapłaciłam. Tak, 182 zł 96 groszy i mam też od razu fajnie etykietę zwrotną, więc to się mega mega przydaje. I teraz tak, mam tutaj pasy, dwa paski, koszulki, sukienkę, okulary przeciwsłoneczne, jakieś ozdoby do włosów i inne dziwne rzeczy, więc tu jest taki totalny misz-masz. I zaczniemy sobie od opaski do włosów. Jest to opaska do demakijażu. Jest to taka zwykła kokarda do podtrzymania po prostu włosów przy zmywaniu makijażu, ewentualnie przy nakładaniu jakiejś pielęgnacji, maseczkach i tak dalej. Też pewnie zabiorę ją ze sobą na dworze, mam jedną, w której urwała się ta kokarda i totalnie już nie wygląda wyjściowo, więc no, na wyjazd przyda się coś nowego, więc taka kokarda. I ta kokarda, czy ja tu znajdę teraz, ile ona kosztowała? To może być kokarda za 6,64. Ja miałam w ogóle jakiś jeszcze kod rabatowy, więc tym się w ogóle nie sugeruję. Tutaj prawdopodobnie są zabunkrowane okulary przeciwsłoneczne, więc ja zostawię je na koniec i potem do nich wrócę. Sukienka. O, to jest ta fajna, okej. Kupiłam sobie taką niby prostą, klasyczną sukienkę w rozmiarze 38 w takim t-shirtowym materiale. Zaraz zobaczymy, jaki ona ma skład. Czy ten skład jest choć trochę 100% bawełniana, więc super ma skład. Na lato będzie idealna, kupiłam ją do pracy, a tutaj z przodu ma taki ozdobny dekolcik i jest taka do kolanka. Zaraz będę je mierzyć, to też zobaczycie, ale ma piękny fuksjowy kolorek, także taki idealny dla mnie. Ja bardzo lubię takie kolory, więc wszystko się zgadza. Dalej mam coś ciemnego, więc to pewnie będzie t-shirt z myślą o mojej mamie. Tak. Jest to t-shirt z kolekcji Basic, 80% bawełny, 20% poliester. I ja już mam t-shirty z tej kolekcji, mam czerwony i czarny. I teraz kupiłam dla mojej mamy taki granatowy, także wydaje mi się, że spoko, mi się sprawdzają rewelacyjnie, więc tutaj też myślę, że będzie ok. One są takie troszeczkę dłuższe, nie wystaje z nich żaden brzuszek ani nic takiego, więc wydaje mi się, że mojej mamy powinny się spodobać. Następnie mam pewnie kolejną sukienkę. Tak, również taką prostą, t-shirtową sukienkę, bez jakichś tam dłuższych takich rękawków, jak mam teraz. I ona ma tutaj w pasie ściągacz i potem zwykłą spódniczkę. Fajna, jest w rozmiarze 38, zresztą większość tych rzeczy jest w rozmiarze 38. Kolejna sukieneczka, również t-shirtowa, prosta, tylko w tym razem z takiego marmurkowego troszkę materiału, bym powiedziała. Również w rozmiarze M, prosta, klasyczna, bez żadnych wydziwień. Nie kupiłam te sukienki głównie z myślą o pracy, bo mam różne eleganckie, a takich właśnie prostych, klasycznych nie, więc stwierdziłam, że sobie uzupełnię. Tu jest dokładnie taki sam t-shirt, tylko w kolorze niebieskim, jak
ten ciemny, więc nie będę go może wypakowywać. Tylko pokażę Wam po prostu kolorystykę, bo wzięłam t-shirtów kilka. Mam też taki różowy. One są wszystkie w rozmiarze 38. Okej, to już mam coś innego, jakieś inne rzeczy, ale wydaje mi się, że to też jest pod koszulek, tylko inny fason. Bo... tak. To wydaje mi się być troszkę crop topikiem, więc to dla mojej mamy chyba słabo, chociaż może mi się tylko tak wydawać, bo jest trochę krótszy od tego poprzedniego, zaraz założę na siebie to, zobaczę. On ma taką bardzo delikatną, cieniutką tkaninkę. W materiale jest podane, że mamy tutaj 100% wiskozy, dlatego on jest taki delikatny i lejący. Fajnie, mam nadzieję, że się sprawdzi. W ogóle ciekawe, ile z tych rzeczy moja mama będzie chciała i sobie zatrzyma, a ile wróci do mnie z powrotem. Tutaj też jest t-shirt. On ma taki fajny limonkowy kolor. Tutaj kamera go trochę przekłamuje. On ma dość głęboki dekolt z przodu i tak samo głęboki dekolt z tyłu. A tutaj jest taki prościuteczki. I prościuteczki. Prościutki. I to też moim zdaniem jest wiskoza, tak. Wiskoza z delikatną domieszką elastanu, bo ma taki delikatny właśnie materiał. Tu mam coś w paski. Sukienka. Jest to prosta sukienka. Pasy również z odcięciem w talii, tylko tutaj mogę sobie ją po prostu związać, czyli zrobić sobie taką talię osy i ta sukienka ma kieszenie. Także super lubię sukienki z kieszeniami. I zostały mi do rozpakowania paski i okulary, więc rozpakuję je i do Was wrócę, bo tu będzie zdecydowanie więcej szeleszczenia niż przy samych koszulkach. Udało mi się wszystko rozpakować. Mam dwa rodzaje pasków. Oba są na rozmiar 100, w sensie szerokość. Oba są czarne. Jeden jest taki ala skórzany z taką srebrną klamrą. A drugi jest już taki bardziej wymyślny, tak to bym nazwała. Jest zamszowy z złotą klamrą, ale przez całą długość ma jeszcze takie złote. Złote ćwieki, tak bym to określiła, a okulary są piękne, podobały mi się mega na stronie i chyba się nie zawiodłam, bo wizualnie już nie zakładając ich jeszcze na oczy mi się mega podobają, a co dopiero jak je założę, o, możecie zobaczyć mój ekstra statyw na parapecie. Są to takie lustrzane, neonowe okulary z różowym, delikatnym zausznikiem, tak to nazwijmy. I wyglądają w ten sposób. Możecie dać znać, czy w ogóle pasują mi takie duże okulary, ale ja uwielbiam takie duże okulary. I ich dużym atutem jest to, że tutaj nie mają nosków i nie będą się zaplątywać w włosy. Tutaj muszę sobie jedynie co to troszeczkę doregulować i delikatnie wygiąć tutaj za uchem, żeby mi nie spadały. Ale ja jestem mega z nich zadowolona, ale się jaram, super są. I one też nie były drogie, bo kosztowały, to Wam mogę od razu powiedzieć, okulary kosztowały 10 zł. Więc w ogóle bez komentarza, tanio i no i tyle. Jeszcze pokażę Wam, jak wygląda opaska. Muszę odciąć ten, nie wiem jak to nazwać, tą ulotkę a propos składu. No i tak to wygląda. Tak sobie zakładam i wtedy nie muszę wiązać w żaden sposób włosów, tylko idę i ogarniam mojego face'a. No ja jestem zadowolona mega z tych zakupów, co prawda straciłam na nich tu 200, tam 100, czyli już 300 zł. Idzie do mnie jeszcze jedna paczka, więc tam prawie kolejną stówkę, ale tam jej nie muszę o tym wiedzieć. Na szczęście część rzeczy jest dla mojej mamy, więc też się to troszkę wyrówna i trochę kasy do mnie wróci, całe szczęście. A teraz wracam do moich super okularów
idę mierzyć te sukienki. I w sumie już się do Was nie odzywam. Sukienki zobaczycie z podkładem muzycznym, bo wszystkie te rzeczy, które pokazałam Wam tutaj z Gate Shopu, na pewno u mnie w domu zostają, bo mega mi się podobają. To były mega, mega przemyślane zakupy, bo szczerze mówiąc, nigdy nie zwracałam do Gate Shopu, nigdy nie zamawiałam tutaj tego kuriera, o którym oni piszą. I zawsze jak robię tam zakupy, no to właśnie staram się zrobić tak, żeby nic nie zwracać, no chyba, że nie trafię z rozmiarem, ale to też zazwyczaj gdzieś krążą wśród moich znajomych te rzeczy. Także nie przedłużam, dziękuję za oglądanie, no i widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Buziaki!